Dorota Koncewicz, dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół w Suwałkach. W budynku mieści się również 7 Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi i to jesteśmy tutaj na terenie naszego organu prowadzącego. Oprócz liceum jest jeszcze? Oprócz liceum w Akademickim Zespole Szkół mamy również szkoły policjalne, medyczne, które mają swoją siedzibę na Sejneńskiej 30. Co tutaj się dzisiaj dzieje? 8 dzisiaj jest listopada 2017 roku i jest małe zamieszanie. Tak, dzisiaj obchodzimy razem tutaj uczniowie 7 liceum, studenci kierunku pielęgniarstwo, obchodzimy dzisiaj Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Dzisiaj mamy taką bardzo wspaniałą, uważam, akcję prozdrowotną, która realizuje i cele edukacji zdrowotnej, promowania zdrowego stylu życia. W programie naszego dnia był wykład z panią dietetyk. Tutaj na patio uczelni mamy stoiska ze zdrowymi sałatkami, sokami. Teraz mamy prezentację zdrowego gotowania. Także myślę, że było mnóstwo atrakcji. Również w trakcie tego dnia była akcja dotycząca takiego rozwoju ruchowego, kultury fizycznej. Była pani animator, która prowadziła i zumbę tutaj i różnego rodzaju zajęcia. Naszymi gośćmi dzisiaj również były przedszkolaki z przedszkola Zielony Zakątek. Także myślę, że tutaj dzisiaj był kawałek takiego dobrej informacji i w teorii, i w praktyce dotyczącego zdrowego żywienia. Potrzeba nasze społeczeństwo edukować? Myślę, że tak. Pomimo tego, że dociera do nas mnóstwo informacji dotyczących diet, zdrowego żywienia, to chyba realizacja tego w praktyce troszeczkę się wymyka spod naszej kontroli. I myślę, że na tym etapie, jak tutaj mieliśmy przedszkolaków, szkołę licealną i studentów, to jest dobry moment, żeby to zdrowy styl życia wdrażać i propagować. Jaki procent z tych, którzy tutaj dzisiaj byli, przyjmie to do siebie? Trudno jest powiedzieć. Znaczy statystyki dzisiaj akurat tak na bieżąco, z tego co mówiła pani dietetyk, statystyki dotyczące nastolatków mówią, że ponad duży procent nastolatków podejmuje pierwsze próby odchudzania się w bardzo wczesnym wieku, więc myślę, że jeżeli dzisiaj skorzystają z tego, co tutaj było, to może wejdą na taką dobrą ścieżkę, będą promować zdrowy styl życia. Użyję takiego brzydkiego słowa, ale dla polskiego społeczeństwa na gwałt jest potrzebne odchudzanie. Myślę, że tak, to widzimy, staramy się tutaj właśnie jakby działać w tym kierunku, chociażby proponując różne formy, nie tylko standardowe lekcje wychowania fizycznego, ale również możliwość skorzystania, nie wiem, z basenu, z jakichś innych zajęć, tak, drużyny, siatkówki i mnóstwo innych takich przedsięwzięć staramy się podejmować, żeby pokazywać, że ruszać się warto i zdrowo się odżywiać i że nie zawsze to wymaga, bo niektórzy się tłumaczą, nie zawsze to wymaga ogromnych środków finansowych. To jest kwestia pewnego stylu życia i nawyku. Proszę powiedzieć, tutaj są stoiska specjalistyczne. Kto je przygotował? Czy to młodzież sama miała pomysły, czy została ukierunkowana? Tutaj, tak jak powiedziałam, przy dzisiejszej imprezie zdrowotnej współpracuje jakby kilka tutaj podmiotów. 7 liceum, wydział, kierunek pielęgniarstwa. Tutaj nasze zaprzyjaźnione tutaj panie, które serwują nam bardzo dobre posiłki tutaj na uczelni. I nasza młodzież, tak? Zdrowe ciasta, które tam się znajdują, przygotowywała młodzież. Tutaj przy udziale wykładowców i nauczycieli zostały stworzone zdrowe koktajle. Tutaj właśnie pani z firmy tutaj cateringowej, która obsługuje na uczelni, przygotowała nam bardzo pięknie wyglądające, ale jednocześnie bardzo smaczne przykłady takich mini sałatek. I dodatkowo jeszcze chciałabym wzmocnić tutaj taką rzecz, że przy tej imprezie zdrowotnej propagujemy jeszcze inne bardzo szczytne cele, mianowicie przy każdym tutaj stoisku znajduje się puszka za symboliczną złotówkę. Wspieramy taką akcję UNICEF-u, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniędzy dla dzieci w Syrii. Już dzisiaj od 7 z rana tutaj z kolegą wspólnie tworzyliśmy te arcydzieło, wspólnie kroiliśmy, obieraliśmy wszystko i ustawialiśmy, tak? I już od 9 chyba godziny jesteśmy tutaj rozstawieni, że tak powiem, i no czekamy, aż przyjdzie jak największa liczba osób, żeby pomóc tutaj dla Syrii i liczy się każda właściwie złotówka i każda pomoc. Czy że nasze sałatki są najbardziej kolorowe, że bardzo się wyróżniają tutaj. Jak popracujemy, to dopiero. Nasze stoisko przygotowaliśmy, żeby promować koktajle, które są bardzo zdrowe i proste w przygotowaniu. Razem z dwoma innymi koleżankami, które w kuchni robiły je. Przygotowałyśmy je, są z różnych produktów, na przykład z marchewki, buraków, mango, banana.
mają bardzo dużo witamin i dzięki temu wpływają pozytywnie na przykład na skórę, włosy. Są one przygotowane z różnych składników, na przykład mango, imbir, jest cynamon, kurkuma, miód i polecamy je bardzo. To dzisiaj prezentujemy zdrowe ciasta, które są mniej kaloryczne. To przygotowałyśmy wiele ciast, ale cieszyły się takim powodzeniem, że zostało tylko tyle. Soki to jest bardzo dobra alternatywa. Przede wszystkim są zdrowe, świeże, ze świeżych owoców i no, na pewno sprzyjają zdrowemu trybowi życia, prawda? Mają dużo witamin i w ogóle tam składników różnych. No i przygotowałyśmy soki warzywne, owocowe, mieszane i dla zdrowego ducha i ciała i takie różne. To je może pan spróbować, jak pan chce. Bardzo dobre. Radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.